Dzień dobry, witamy w naszej kuchni. Witamy, bo witam razem z Agnieszką. Witam. Aga. Ciebie, Kuba. Cześć, dzień dobry. Jak ładnie to powiedziałaś. Witam. Obecny, jestem. Słuchaj, za co się zabieramy teraz? Dużo twarogu, więc... Robimy pasty. Dobrze. Jaka twoja, jaka moja? Moja z jajkiem. Dobrze. Twoja z rybą, wędzoną. Moja ryba, tak. Zaraz wam wszystko opowiemy. Bazą, przepraszam. Bazą oczywiście będzie biały ser. Okej. Okay. Biały ser twarogowy. Twarogowy. Czyli to nie jest ser dojrzewający. Nie jest serem dojrzewającym, jest okay. Niedojrzewający. Niedojrzewający. I charakterystyczną dobrze. Oczywiście barwę ma białą. Białą. Pomysł jest taki, że sobie zagęścimy go, albo inaczej, rozdrobimy widelcem, dodamy do tego kwaśną śmietanę. No i dwa tematy. Jeden. Jajko i szczypiorek. A u mnie będzie, smak. Tak jest, u mnie będzie wędzona makrela i natka pietruszki. To wszystko też oczywiście pokroimy i damy na świeżym i chrupiącym chlebie. Jedna i druga. To kromka. Jakuba może już zaczynaj, tak. Co? One tutaj czekają. Ja już biorę i tak. Biały twaróg. Biały doskonałe twaróg. Źródło pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego białka. Sól, pieprz przyda się? Przyda się do smaku, ale to może ja też na końcu. Dobra. Biorę sobie też podobnie. Śmietanę, też doskonałe źródło białka, ale też i tłuszczu, też ważnego do rozwoju naszego dokładnie. Układu nerwowego. Dla mnie też ważna rzecz, jeśli chodzi o kwaśną śmietanę, to, że ten tłuszcz, który jest w kwaśnej śmietanie, też ciągnie nam smak. Ciągnie oczywiście. Kolokwialnie to nazywając oczywiście, ale chodzi o to, że ten smak się no lepiej dystrybuuje. Tak, i dla mnie, Kuba, jak najbardziej to, że tutaj jest duża zawartość tłuszczu. Mam jajko, w którym jest duża też zawartość witaminy A. No i to wszystko nam ładnie się potem, jak po spożyciu, pięknie nam się wchłonie. Wchłonie, tak. Jasne, i połączy. Super, tak. Dobra. Ja dodaję ja szczyptę soli. Uważamy w przypadku pasty z makrelą, bo sama makrela jest wędzona, więc chcemy dodać jej odrobinę. Trochę pieprzu i znowu w przypadku ryby tego pieprzu może być odrobinę więcej. U ciebie szczypiorek. Ja mam bardziej neutralny. Mamy jajeczko, okay. Również źródło białka, a także źródło kwasów nienasyconych. Aha. Tak ważnych dla funkcjonowania naszego układu nerwowego. Dobra, a powiedz mi szczypiorek, natka? Tutaj rozumiem witaminę C. Jak najbardziej, witamina C. Witamina no C. I jeszcze w przypadku szczypiorku, gdzie jest bardzo wyrazisty, ostrawy smak, daje nam jeszcze dodatkowo właśnie pyszny smak tej pasty. Ten taki cebulowy tak. Szczypiorkowy. No to dobrze. Zresztą chyba do jajka to jak najbardziej pasuje szczypiorek. Zdecydowanie, zawsze. U mnie obie pasty, często jako przystawka przed głównym daniem. Super. Ale wiesz, jakie to jest też dobre rozwiązanie? A na czym podajesz najczęściej, Kuba? Wiesz co, zawsze pasty? Chleb. Na chlebie. Zawsze chleb, tak. Ale nieraz na krakersie czy na pumperniku też dobrze, może nie? Może być, może być. Jako śniadanie też, to chciałem powiedzieć, to on się świetnie sprawdza. Natomiast... Jak teraz mnie zapytałaś o to, czy zawsze na chlebie, to wiesz, o czym jeszcze pomyślałem, że taka pasta z twarogiem i z kwaśną śmietaną, wiesz, na czym będzie też się świetnie sprawdzać? No. Na ciepłych ziemniakach. A, jak najbardziej. Czyli trochę po poznańsku, pyrysk zikiem. A, no, widzisz. Tak. Ja jestem gotowy. No, ja już praktycznie też. Dobra. Ja już, Kuba, praktycznie też. To ja ląduję tu, łapiemy jeszcze ostatnie ości, hop, wyciągamy. Ale pachnie. Tak, ja biorę mniejszą, może być? Może. Dobra. Raz. I dwa. To dawaj, Kuba. A ja dam tylko. Fantastycznie. Dobra. I teraz ja. Zapraszam. Ja jeszcze zrobię odrobinę pieprzu. I wykończymy to sobie. Hop. Chcesz mój widelec? Jeszcze pomóc ci, czy nie? Jest okej? No, czekaj. Chyba dam radę. Dam radę. Jest pięknie. Tak. Ty to jednak jesteś, Kuba, wiesz, profesjonalista. Aj tam. Dobrze jest, patrz. Sypniemy jeszcze... Na zielono. Ja też swoim, jak i ty swoim też możesz sypać. Tak. Świetnie. Dwie kromki chleba, dwie pasty, jedna z jajkiem, druga z wędzoną makrelą, a przede wszystkim związane fajnym i zdrowym twarogiem, plus do tego kwaśna śmietana. Mamy? Mamy jak najbardziej. Smacznego. Na zdrowie.